Działania episkopatu są bardzo znaczące w pewnych newralgicznych obszarach życia społeczno-politycznego. Głos episkopatu słyszalny jest w kwestiach dotyczących seksualności, progresywnej edukacji, związków nieheteronormatywnych, zapłodnienia in vitro, prawa do aborcji. Jak w tych okolicznościach ocenić kryształową już rocznicę zawarcia konkordatu? Spoiler, źle. Przede wszystkim jednak trzeba uczciwie powiedzieć, że konkordat nie reguluje wymienionych kwestii. W samym dokumencie słowa takie jak aborcja, seksualność czy nieheteronormatywność, jak i odwołania do tych pojęć pojawiają się dokładnie 0 razy. O jasne. Tego to się tutaj nie spodziewa. I tu jest problem! Co więcej, w artykule 1 konkordatu de facto zakazuje się Kościołowi lobbingu za zmianami w polskim prawie. Sojusz ołtarza stronem to, jak dowiodę w niniejszym materiale, nie zasługa konkordatu, lecz zafiksowanych na punkcie religii sił politycznych, dla których ideał społeczny wygląda jakoś tak jak na tej rycinie. Ja za wasze sobie rządzę. Ja za wasze się modlę. A ja na to wszystko muszę zapierdalać, proszę pana. Treść konkordatu negocjował i podpisał rząd Hanny Suchockiej. Mój rząd będzie się stanowczo przeciwstawiać podejmowaniu walki politycznej w formach, które mogą naruszyć autorytet instytucji państwowych. Rząd w momencie uroczystego podpisywania konkordatu już od 2 miesięcy pełnił obowiązki wbrew woli Sejmu. Sejmu, przed którym zgodnie z konstytucją powinien ponosić pełną odpowiedzialność za swoją pracę. Co się stanęło? Jeszcze raz. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę o wyrażeniu wotum nieufności Radzie Ministrów bezwzględną większością. Rząd w niezmienionym składzie podpisuje w Warszawie konkordat. Mój rząd będzie się stanowczo przeciwstawiać podejmowaniu walki politycznej w formach, które mogą naruszyć autorytet instytucji państwowych. Co ciekawe, rząd Suchockiej działał nie tylko wbrew woli parlamentarzystów, ale nawet pod ich nieobecność. Co zrobiłaś? Artykuł 66, ustęp 5 ówcześnie obowiązującej konstytucji stanowił: jeżeli Sejm uchwalił wniosek o wotum nieufności, nie dokonując jednocześnie wyboru prezesa Rady Ministrów, prezydent przyjmuje dymisję rządu albo rozwiązuje Sejm. Prezydent stanął więc przed decyzją, czy pozbyć się rządu, którego nie popiera Sejm, czy też pozbyć się Sejmu, który nie potrafi pokochać rządu. Wybrał to, co łatwe, a nie co słuszne. Pomyślałam, niemożliwe, aż tak głupi to nie jest. Kochana, pozory mylą. Wałęsa 29 maja rozwiązał Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. I od tamtej pory rząd Hanny Suchockiej przez kolejnych 5 miesięcy funkcjonował sobie wolno od sejmowej kontroli, a w tym czasie wynegocjował nam wszystkim konkordat i jeszcze zdążył go podpisać. Państwo musi kierować się zasadą dobra wspólnego. Jeżeli państwo jest dobrem wspólnym, to znaczy, że należy do całego narodu, nie zaś do jednej grupy czy formacji politycznej. Jeżeli ciekawiło was kiedykolwiek, dlaczego Polska to kraj, w którym prezydent nie ma prerogatywy pozwalającej mu na rozwiązanie Sejmu, to odpowiedzią na to pytanie jest właśnie rząd Hanny Suchockiej. Z konstytucji prerogatywa ta zniknęła, aby nie dochodziło więcej do takich sytuacji, że rząd techniczny, a więc nieuprawniony do podejmowania decyzji wpływających na dalszą przyszłość kraju, dążąc do trwałego i harmonijnego uregulowania wzajemnych stosunków, negocjuje umowę międzynarodową, która kończyć się będzie stwierdzeniem: konkordat będzie niezmiennie zachowywany. Zabierzmy się za konstytucję. Noż, ale wcale ona nie jest dobra, bo ona była pisana przeciwko Właśnie miała. Udało nam się wywalczyć trójpodział władzy. A wiecie, kim została Hanna Suchocka po zrezygnowaniu z pełnienia funkcji rządowych? Dam wam chwilę na namysł. Ambasadorką całego narodu, nie zaś jednej grupy czy formacji politycznej przy Stolicy Apostolskiej. Przypadek? Nie sądzę. To są kwestie fundamentalne. Dlatego to mi się nie zgadzało. No wiesz, pan, jestem kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boję. A już na pewno nie takiej, gdzie dobrze płacą.
umowy międzynarodowe. Takie jak Konkordat, by zyskały moc prawną, muszą być nie tylko podpisane, ale przede wszystkim ratyfikowane. Z kolei wywiązanie się z zobowiązań konkordatowych pociągało za sobą obciążenie finansowe państwa i konieczność zmian w ustawodawstwie. A więc zgodnie z artykułem 33 ówczesnej konstytucji, ratyfikacja konkordatu wymagała upoważnienia wyrażonego w ustawie. Zdobycie takiego upoważnienia, nawet dla tak technicznego rządu jak Suchockiej, było jednak niemożliwe. Miejscem wytwarzania ustaw jest Sejm. A co prezydent Wałęsa rozwiązał 2 miesiące wcześniej? Zarządzam, co następuje, Sejm rozwiązuje. No tak było. Nie zmyślam. Sprawą musiał się więc zająć Sejm, ale drugiej kadencji. Do władzy powróciła postkomuna, mentalni spadkobiercy polityków, którzy w 1945 roku wypowiedzieli poprzedni konkordat, a potem przez cały okres PRL-u nie zabiegali o normalizację stosunków ze Stolicą Apostolską. Tak zwana Stolica Apostolska, nigdy tam żadnego apostoła poza 13 Pawłem nie było. Posłowie drugiej kadencji wykazali się ponadprzeciętną dojrzałością polityczną. Wrzucili konkordat do sejmowej zamrażarki i chyba mieli nadzieję, że nikt go już nie odmrozi. Moja zamrażarka niestety nie jest duża, więc muszę tutaj mieć bardzo dobrą organizację, żeby mi się wszystko pomieściło. Gdybym mogła, miałabym zamrażarkę do samego nieba, bo uważam, że to jest naprawdę świetny sposób na przechowywanie wielu rzeczy. O istnieniu dokumentu pamiętał niestety rząd, ale żeby zrozumieć, co w związku z tym odjebał, przenieśmy się na chwilę do 2019 roku. Śledczy mogą żądać kościelnych dokumentów w sprawie pedofilii księży, ale prokuratura stanowczo ich do tego zniechęca, pisze piątkowa Gazeta Wyborcza. Prokuratura wydała specjalny komunikat, szerzej znany jako tajne wytyczne. Najwięcej kontrowersji wzbudził fragment, gdzie Tomasz Szafrański, dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej, dokonuje interpretacji zasady autonomii Kościoła. Idzie to tak. Zasada autonomii wymaga, by organy państwa w relacjach z instytucjami kościelnymi opierały się na współdziałaniu, rezygnując z wykorzystywania uprawnień władczych w sposób antagonistyczny. Poznańska Gazeta Wyborcza nie ma wątpliwości i stwierdza wprost: Szafrański każe nie drażnić Kościoła. Dun, 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 dun. Ale zajrzyjmy do osławionych wytycznych. Okazuje się, że Tomasz Szafrański wcale nie przypisuje sobie autorstwa tej kontrowersyjnej wykładni zasady autonomii. O nie, Szafrański cytuje, a nawet podaje źródło, którym okazuje się być deklaracja interpretacyjna rządu dołączona do konkordatu, a przygotowana przez lewicowy rząd Włodzimierza Cimoszewicza. Istotnym zadaniem, jakie stawia sobie kierowana przeze mnie Rada Ministrów, jest działanie na rzecz jakości prawa. Zgodnie z propozycjami Rady Legislacyjnej chcę, by usprawnieniu uległa rządowa działalność legislacyjna. Co się stanęło? Chłopie, coś się zrobił! Była rządowa działalność legislacyjna. Lewica w czasie drugiej kadencji Sejmu nie przyczyniła się do przyspieszenia ratyfikacji konkordatu, ale odpowiada za wpuszczenie w obieg prawny takiego rozumienia autonomii Kościoła, dzięki któremu współczesna prokuratura nie może swobodnie pozyskiwać dowodów na przestępstwa pedofilów w sułtannach. Nie może, bądź też nie chce. Tak czy inaczej, ma podkładkę pod swój grzech zaniechania. I tak dochodzimy do trzeciej kadencji Sejmu, a do władzy wraca Solidarność. Nie żyje wolna Polska, precz z komuną! Może gabinet Jerzego Buzka niewiele osiągnął w ciągu pierwszych 100 dni istnienia. Szkoda szczepić ryja. Ale na pewno zdążył ratyfikować konkordat. Nauczeni bolesnymi doświadczeniami, chcemy nadrobić stracony czas. Wyniki głosowania pokazują, że Sejm konkordat przyjął zwykłą większością głosów, czyli w myśl artykułu 89 Konstytucji. No ale to nie jest dobrze. To jest bardzo niedobrze. Gdyby posłowie zjechali artykulik niżej, to dowiedzieliby się, że umowy międzynarodowe, na mocy których Polska zrzeka się części swojej suwerenności, trzeba ratyfikować większością kwalifikowaną, a nie zwykłą. Zabrakło tak circa about 30 posłów, aby legalnie przekazać na rzecz instytucji Kościoła katolickiego kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. A w jakich sprawach? Prawodawczych. W artykule 1 konkordatu, jak już wspominałem, zapisano zasadę autonomii państwa i kościoła. Zgodnie z tą zasadą państwo nie jest uprawnione do regulowania spraw wiary, a prawo kanoniczne nie wywiera bezpośrednich skutków w sferze państwowego porządku prawnego. Co niby można, a w praktyce nie można.
To nie rozmawiamy ze sobą. Tak? Kończymy rozmowę. I da pan mi spokój. Nic do zbadania nie chce. Na pewno. Pan siedzi tu, ja stoję tu, każdy zajmuje się swoimi sprawami. Stanowimy zupełnie dwa osobne byty. Byt i odbyt. Proste. No z tym, że proste jak sprężyna. A już zwłaszcza, gdy prokuratura krajowa planuje pozyskać dokumenty znajdujące się w aktach procesu kanonicznego, do czego oczywiście ma prawo, a druga strona odmawia współpracy, zasłaniając się literą Watykańskiego Kodeksu Prawa, do czego najwyraźniej też ma prawo. I to pomimo, że Watykan w Polsce nie sprawuje władzy ustawodawczej. Podobno. W każdej sytuacji trzeba wyważyć dobra. Wziąć jedno dobro, wziąć drugie dobro. A moim zdaniem wyważyć. Drzwi. W razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy, prokurator powinien przeprowadzić jej odebranie, niezależnie od tego, jak przyjmie to sędzia kościelny czy ktokolwiek inny. Proboszcz, nauczyciel, przestępca seksualny. Wszak artykuł 217, paragraf 5, po coś w kodeksie postępowania karnego się znalazł. I to zgodnie z tym kodeksem prokurator powinien wykonywać swoje obowiązki służbowe. Od tego są oni. Od tego są. No ale co zrobić, kiedy prawo wyznaniowe bezwarunkowo stwierdza swoją nadrzędność nad prawem krajowym, a fanatycy w togach jakoś tak już mają, że nie chcą pojmować norm konstytucyjnych w sposób antagonistyczny. Aby nie było wątpliwości, że Kościół rzymskokatolicki funkcjonuje na specjalnych warunkach, to w 2009 roku Trybunał Konstytucyjny przyznał to wprost. Orzekł, że konstytucyjna zasada równouprawnienia związków wyznaniowych nie wyklucza możliwości uprzywilejowania największego związku wyznaniowego w kraju. Jak to możliwe? Też chciałbym to wiedzieć, Stefan. Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. To są kwestie fundamentalne. Trybunał asekuracyjnie wygłosił wtedy stanowisko, że po prostu konkordat bywa nadrzędny nad konstytucją, ale w ograniczonym zakresie. Co ty pierdolisz, kurwa, głupoty? Co to znaczy, to ja naprawdę nie wiem, ale nie sposób nie zauważyć, że... Oglądamy kabaret! Cicho, cicho. W którym chłop jest przebrany! Ale zobacz, na babę, chłop! Oczywiście nie sposób nie zauważyć, że na dokładnie takiej samej zasadzie działa autonomia prawa unijnego. Prawo europejskie, tak jak kościelne, rości sobie pretensje do bycia prawem nadrzędnym, ingeruje w krajowe ustawodawstwo, ogranicza suwerenne kompetencje Rzeczypospolitej. Co znamienne, Trybunał Konstytucyjny podczas opisywania obu tych systemów posługuje się zbliżonymi sformułowaniami. To niemożliwe. I tak czytamy, że prawo unijne cechuje się względną autonomią, a konkordat jest prawem zwierzchnim o ograniczonym zakresie. Tak samo niejasne i nieprecyzyjne sformułowania. Takie interpretacje konstruuje się tylko w jednym celu. By słowa znaczyły dokładnie to, czego od nich oczekuje interpretator. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Powiem więcej. Prawo kanoniczne, tak jak unijne, korzysta z przyjaznej wykładni prawa. Ma pan dowód? W Parlamencie Europejskim jedna z najważniejszych spraw... A mam, bo w 2000 roku Sąd Najwyższy rozpatrywał case pewnej diecezji. Long story short. Parafie zgodnie z polskim ustawodawstwem są podmiotami zdolnymi do podejmowania czynności prawnych, takich jak na przykład wzięcie kredytu. Sprawy się jednak komplikują, gdy proboszcz weźmie duży kredyt w imieniu parafii, a nie skonsultuje tego faktu ze swoim biskupem ordynariuszem. Wtedy bowiem zgodnie z prawem kanonicznym do zawarcia umowy nie dochodzi, a zgodnie z prawem polskim dochodzi i to bez jakichkolwiek ustawowych przeszkód. It's a trap. Całkiem poważny problem, bo parafia wzięła kredyt, bank czeka na spłatę rat, a diecezja stwierdza, że na żaden kredyt przecież nie wyraziła zgody. Dziwne, jak to wszystko w życiu się układa. Sąd ostatniego słowa, od orzeczeń którego przypominam, apelacja nie przysługuje, dostał więc szansę pokazania, jak w praktyce, w państwie świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań, takie spory się rozwiązuje. Sąd dokonał wykładni przepisów prawa kanonicznego. Proszę nie regulować odbiorników, a ja powtórzę. Świecki Sąd Najwyższy zdecydował się dokonać wykładni przepisów prawa wyznaniowego. Nie. Nie. No tak było. Nie zmyślam. Sąd Najwyższy przy tej okazji stwierdził, że normy prawa kanonicznego są skuteczne na gruncie prawa polskiego, argumentując to tym,
że Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, a prawem tym jest kodeks kanoniczny. Na to czekałem. No i creme de la creme. Sąd uznał, że czynność prawna, zgodna z polskim prawem, może być unieważniona, jeśli wymaga tego prawo kanoniczne. Jak do tego doszło? To ja nie wiem. Choć się domyślam. Moja hipoteza badawcza? Komuś po prostu mocno zależało, by prawo wyznaniowe nad świeckim zatriumfowało, by prawo watykańskie działało w Polsce na tej samej zasadzie, co unijne, by na organach krajowych od czasu do czasu spoczywał obowiązek dokonywania prowyznaniowej wykładni prawa. Ta prokanoniczna postawa polskich władz ma jednak krótkie nogi, bo opiera się na kłamstwie. Kłamstwie ratyfikacyjnym. Trzeci rodzaj kłamstwa to kłamstwo zwodnicze. To celowe i wyrachowane działanie. Bez wątpienia świat byłby lepszy bez tego. Ja mówię, zaczynaj pan swoje show. No to zaczynajmy. Władze, jeżeli tolerują na swoim terytorium autonomię obcego systemu prawa, to znaczy, że źródłami obowiązującego prawa stają się akty wydane przez niekonstytucyjne organy. Organy zewnętrzne, takie jak Komisja Europejska, czy Ojciec Święty. Czym masz problem? Masz mi mówić, czym masz problem? Zgodnie z konstytucją, władcy naszego udręczonego państwa oczywiście mogą obdarować jakiś zewnętrzny podmiot zdolnością do tworzenia obowiązującego w Polsce prawa. Można to zrobić pod warunkiem, że umowa w tej sprawie zostanie ratyfikowana w trybie artykułu 90. Dlatego właśnie traktat unijny w 2003 roku trzeba było ratyfikować większością niemalże konstytucyjną lub w drodze referendum. No i bardzo dobrze. W takim razie w jakim trybie należało przyjąć konkordat, skoro ustanowił on autonomię prawa kanonicznego? Nie wiem. No w takim samym trybie jak traktat unijny. To prosta sprawa jest. Tak by się zdawało. Wyniki głosowania pokazują, że Sejm konkordat przyjął zwykłą większością głosów, czyli w myśl artykułu 89 Konstytucji. Jeszcze raz. To teraz rozrysujmy tę zależność za pomocą układu równań. To wynika z zasad matematyki. Jeżeli obowiązywanie prawa unijnego w Polsce, prawa ratyfikowanego w trybie artykułu 90 Konstytucji, w praktyce oznacza kontrowersje wokół autonomii pierwszeństwa prawa unijnego, to obowiązywanie prawa kanonicznego w Polsce, skoro konkordat ratyfikowano w trybie artykułu 89, oznacza ponad wszelką wątpliwość niewłaściwie ratyfikowany konkordat. Widzę na państwa twarzach poruszenie. Quod erat curva demonstrandum. Z uwagi na to, co powiedziałem, nie powinno budzić więc najmniejszych wątpliwości, że obowiązywanie prawa kanonicznego na gruncie prawa polskiego jest nielegalne, że konkordat został ratyfikowany niezgodnie z konstytucją, że deklaracja interpretacyjna rządu dołączona do konkordatu niewłaściwie precyzuje przepisy konkordatu, że rząd nie miał prawa negocjować konkordatu i go podpisać, skoro stracił legitymację demokratyczną do rządzenia i w końcu, że źle czynią Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Prokuratura Krajowa i inni, dowodzący na każdym kroku, sprawa po sprawie, że kodeks prawa kanonicznego jest jednym z obowiązujących źródeł prawa Rzeczypospolitej. Where other men blindly follow the truth, remember, nothing is true.